Artur, w sobotę wygrałeś walkę z Siergiejem Radczenko, no ale wynik, jak wiadomo, jest kontrowersyjny. Chciałbym najpierw ciebie zapytać, czy już miałeś okazję obejrzeć ten pojedynek, czy go punktowałeś, jak teraz tego tak na chłodno widzisz, bo po walce powiedziałeś, że wygrałeś prawie wszystkie rundy, jak teraz to oceniasz? Wiesz, w ringu, kiedy boksujesz, kiedy sobie walczysz, to całkiem inne masz wrażenie. Kiedy ja sobie po prostu kontrolowałem tą walkę prawym prostym, nie wiem, czy on był mocny, lekki, mało ważne, wydawało mi się, że to zupełnie inaczej wygląda. I jeszcze raz powtarzam, że oglądałem tą walkę drugi raz, trzeci, czwarty, bez komentarza. I tak naprawdę z mowy o jakimś skandalu to nie ma co mówić, tak? Na pewno nie było to wyraźne wygrane. Teraz pytanie, co zaliczamy za punkty, co liczymy, czy mocne ciosy, czy trafione ciosy. Ogólnie na pewno nie będę się już wypowiadał, czy tak, tylko po prostu trzeba ten rewanż zrobić. Rozmawiałem z promotorem, ogólnie całe zebranie mieliśmy z Knockoutem i z Jackiem Strągowskim, i z Krzyśkiem i z Andrzejem i tu nie ma co do czego nawet podważać. Tutaj rewanż musi być zrobiony jak najszybciej. No dobra, ale punktowałeś sobie tę walkę na spokojnie, czy nie? Tak, punktowałem i mówię, w granicach remisu. W granicach remisu. No dobra. Powiedz, no bo teraz po tej walce też się takiego sporo hejtu wylało i na ciebie, i ogólnie w związku z całą tą walką, tak? Czy czujesz się jakoś winny w tej całej sytuacji? No bo dużo, dużo zbierasz ty na klatę, tak? No wiadomo, że nie ty punktowałeś walkę, chociaż z drugiej strony też powiedziałeś po walce, że wygrałeś prawie wszystkie rundy. Jak to wszystko odbierasz? Wiesz co, ja w ogóle tego, no wiadomo, że to nie jest tak, że tego nie przyjmujesz do siebie, no to niestety idzie i tyle, no to trzeba po prostu zacisnąć zęby, przecież nie pierwszy raz ludzie hejtują. Teoretycznie gdzieś nie do końca rozumiem jakiejś takiej, no to słuchaj, no nie będę mówił to, co ludzie chcą usłyszeć, tylko będę mówił to, co myślę. Dużo inne walki były naprawdę, które kurczę oglądałem i były to naprawdę walki, to były wygrane, a dawali przegraną zawodnikowi przyjezdnemu i ludzie nie płakali, nie gadali. Tutaj mi się coś stało przy naprawdę wyrównanej walce i sam dobrze wiesz, rozmawialiśmy prywatnie, wyrównanej walce, więc teoretycznie gospodarzowi można byłoby dać wygraną. Chociaż tak jak mówię, to nie zadowala, bo jeżeli się ma ambicje, że taki Radczenko to powinno być łatwa walka, no to niestety, ale tak powinno być, a tutaj pokazało to zupełnie coś innego. No i naprawdę jestem zawiedziony, ale nie będę tutaj kurczę, nie będę ukrywał, że zrobię wszystko, żeby jak najszybciej doszedł do tego rewanżu. Już rozmawiałem z Sergiejem, nawet wysłałem do niego, obiecałem mu, że to jak najszybciej będzie zrobione. On podziękował i powiedział, że czeka, no i tyle. A nie ja są... mówię, dla mnie to nie ma znaczenia, czy to będzie na Ukrainie, czy w Polsce. Ja mogę jechać nawet na Ukrainę, jak sobie tam Andrzej dogada z nimi, to on jest promotorem, więc ja mówię, ja już mam tego dość, chciałbym to po prostu załatwić i tyle. A nie sądzisz, że część z tych opinii takich krytycznych bierze się też nie tyle z samej walki, ale też z tego, że wysoko zawiesiłeś poprzeczkę, no bo mówiłeś, że będziesz bił Bredisa, tak, że będziesz zaraz w czołówce wagi junior ciężki, no i teraz walka z Radczenką, który też nie jest zawodnikiem z czołówki, no i wiesz, no taki pojedynek, jaki wyszedł i może stąd też część tych opinii. No nie, chciałbym się wypowiadać, skąd ta część opinii, po prostu no stało się, nie stało się może tak, jakbym chciał, każdy kurczę z mojego sztabu, więc trzeba po prostu zacisnąć zęby, no i czekać na ten rewanż, no i tak naprawdę ten rewanż będzie odpowiedzią na wszystko, na wszystko, dokładnie. Jak czuł się w ogóle w tej walce? Bo ja oglądając ten pojedynek miałem wrażenie, że brakuje ci takiej agresji, takiej, która była kiedyś, była parę lat temu, teraz no tego brakowało. Jakoś se tak dosyć spokojnie walczyłeś tak naprawdę dopiero w 10 rundzie. To był taki szpilka, którego no, chciałbym zobaczyć w ringu. Jak się czułeś w trakcie tej walki? Coś... No, nie chciałbym może publicznie mówić, jak się czułem, co po prostu jeśli chodzi o fizyczność, to naprawdę czułem się świetnie, byłem przygotowany, ale coś w głowie faktycznie gdzieś tam się blokowało, więc mówię, mam kilka pytań do rozwiązania i tyle. Do roboty są jakieś tam nowe plany, jakieś nowe tam założenia, no i zobaczymy. No, na razie chcę się skupić, co tu się panuje z tym koronawirusem, bo wiadomo, każdy kto czyta, tak to jest, no to niestety są jakieś odwoływane imprezy. Pytałem Jacka, kiedy jest możliwy rewanż, powiedział, że jeżeli ten koronawirus nie pokrzyżuje planów, no to maj albo czerwiec, no a jeżeli będzie aż tak wszystko się niestety
pokrzyżuje, no to możliwe nawet, że znaczy na pewno pierwsza najszybsza gala, kiedy będzie można. Ja tylko czytam informacje w internecie, że jakieś masowe imprezy są odwoływane i tylko tyle. Czyli dla ciebie, ty chciałbyś, dla ciebie priorytetem jest teraz natychmiastowy rewanż z Radczenką, tak? Nie jakaś inna walka, no tylko od ale, razu. No ale oczywiście, no Michał, no właśnie, no przecież to było już powiedziane i tu nawet nie ma gadania, no. I muszę sobie powiedzieć sobie szczerze, albo zostawię to dla siebie. Czyli, no dobra, no nie powiedziałeś tego, ale rozumiem, że ta druga walka z Radczenką to będzie dla ciebie taki już drogowskaz na przyszłość, tak? Który określi co dalej z boksem. Dokładnie.